Nie patrz tak na mnie. Ty szmato. Ty tania zdziro. Gdzie jest Rich? Przyszłaś do Ridge'a? Chcę wiedzieć, co się wydarzyło. Wszystko mi powiedział. Jak go zaciągnęłaś do łóżka. Zaszłaś w ciążę. Jak mogłaś to zrobić swojej przyjaciółce? Nienawidzę cię. Wysłuchaj mnie. Nie mam zamiaru. Nie chciałam cię skrzywdzić. Bez oporu wykorzystałaś mnie i mojego męża. Nie chodziło o was. Jesteś nienormalna. Wiesz, czyja to wina? Śmiesz się usprawiedliwiać? Twoja teściowa przed laty odebrała mi dziecko. Nie, to ty przerwałaś ciążę. Ale nie mogę tego przeboleć. Spałaś z moim mężem. Nic cię nie usprawiedliwia. Nie wybaczę ci. Chcę się wytłumaczyć. Twoje tłumaczenia mnie nie obchodzą. Okłamałaś mnie. Miałaś miejsce w moim domu i sercu. Ale zależało ci na moim mężu. I zdobyłaś go. Wszystko poszło zgodnie z planem. Nie chciałam ci zabrać męża. Masz mnie za idiotkę? Mogłam mieć z nim dziecko dawno temu. Przestań. Nawet nie wiem, dlaczego z tobą rozmawiam. Dlatego, że się przyjaźnimy. Przyjaciele nie postępują tak jak ty. Wykorzystałaś mnie. Nieprawda. Pojechałam do chorego ojca. A ty wzięłaś mój laptop i napisałaś do mojego męża, podszywając się pode mnie. To była podła manipulacja. Chciałam mieć dziecko. I masz. Czego jeszcze chcesz? Żebyście zapomnieli o tym, co się stało. I wybaczyli mi. Mam ci wybaczyć? Oszalałaś? Wybaczysz Ridge'owi? Nie wspominaj o nim. To było cudzołóstwo. Spałaś z nim. Wiesz, jak się teraz czuję? Możesz to sobie wyobrazić? Ty i on w jednym łóżku. Idź sobie. Wyjdź, bo nie ręczę za siebie. Nic się nie zmieniło. On cię kocha. Nic się nie zmieniło? Miałam rodzinę. Mam syna i dwie córki. Wiesz, co zrobiłaś? To był tylko seks. Jak śmiesz? Tylko seks. Chciałam mieć dziecko. Przykro mi, że to cię dotknęło. Tu chodzi o zaufanie. Jak mam znów zaufać swojemu mężowi? Jak? Czy to cię w ogóle obchodzi? A może wszystko idzie po twojej myśli? Nie. Czyżby? Pomyślałaś o swojej przyjaciółce? Nie sądzę. Boże. A ja ci zaufałam. Opowiadałam ci o swoim mężu. O naszym życiu. A ty to wykorzystałaś. Byłam szczęśliwa, bo znalazłam nową przyjaciółkę. A ty wbiłaś mi nóż w plecy. Poprosiłaś, żebym została matką chrzestną twojego dziecka. To było ukoronowanie wszystkiego. Wracając do domu, musiałaś umierać ze śmiechu. Nie śmiałam się, bo cię kocham. Jak przyjaciółkę. Nie jesteś moją przyjaciółką. Nie mów tak.
Wiesz co? Powinnaś się leczyć. Jesteś chora. Bóg wie, co jeszcze możesz zrobić. Wracaj do domu, Morgan. Nie mam ci nic do powiedzenia. Nie dosyć zła wyrządziłaś? Musisz mnie zrozumieć. Nigdy nie zrozumiem, dlaczego tak mnie potraktowałaś. Nie wysilaj się. Zrobiłam to, bo bardzo pragnęłam dziecka. Ono wniesie radość w nasze życie. Nie tylko w moje, w twoje również. To dziecko przyniesie mi radość? Wyjdź. Co tu robisz? Kazałam ci wyjść. Wysłuchaj mnie. To będzie piękne dziecko, które nie powinno się urodzić. Będzie naszym błogosławieństwem. Przeciwnie, bo odebrało ojca moim dzieciom. Rich będzie z nimi i z moim dzieckiem. To obrzydliwe. Pokochaj je, tak jak ja pokochałam twoje dzieci. Ani słowa. Rich jest ich ojcem i ojcem mojego dziecka. Przerażasz mnie. Wyjdź. Nie zbliżaj się. Wynoś się. Wiem, że źle to rozegrałam. Ale zrozum, to dziecko jest dla mnie najważniejsze. Jest dla mnie wszystkim. Całym światem. Całym życiem i nadzieją. Tylko dla niego budzę się co rano. Jest moją przyszłością. Ale chcę, żebyś była obecna w jego życiu. Ty i Rich. Posłuchaj mnie uważnie. Przed godziną miałam wszystko. Teraz nie mam nic. Mam zaakceptować twojego syna? Nie chcę go znać. Wiesz, co mógłby zobaczyć w moich oczach? Gniew i ból. Nawet twojego dziecka nie chcę na to narażać. Wynoś się.